będzie wierszyk, który wybór oczywiście padł po zasobach. Jest to wiersz Kłamczucha i powiem go na spółkę z Konradem. Będą dwie kłamczuchy i dwóch panów. Pierwszy Konrad. Proszę pana, zaszła u nas wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka zamieniła się w skowronka. Siedzi cały czas na boku i powtarza kuku, kuku. Pomyśl tylko, co ty pleciesz. To zwyczajne kłamstwa przecież. Proszę pana, rzecz się stała niesłychana, bo zamiast deszczu u sąsiada dziś padała orężada i w dodatku całkiem sucha. Fe nieładnie, fe kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana. Niech pan słucha. Niech pan słucha. Ja zapomniałam tekstu. Nie uciekaj mi więcej, ja zapomnę. Ustryjenki? Proszę pana. Ustryjenki wczoraj z rana, a becadło z pieca spadło, całą pieczeń z rogla zjadło, a na obiad, mówię szczerze, miał być słoń, lew, i dwa niedźwiedzie. Któż tą panią jeszcze słucha? To dopiero jest kłamczucha. Proszę pana, niech pan słucha. Proszę pana, proszę pana. Jak tam dalej było? Po południu na zabawie utonęła kaczka w stawie. Pan nie wierzy? Daje słowo. I wezwano straż ogniową, przecedzono wodę sitem. A ile ryb złowiono przy tym? To dopiero jest kłamczucha. Kto tak kłamie? Czy to ładnie? Nieładnie. Dziękuję.